Mamy nowy rok, zatem potrzebna jest nowa topka o najlepszych filmach, jakie widziałem w ubiegłym roku. No i muszę powiedzieć, że 2014 wypadł naprawdę nieźle pod tym względem. Żadnego z filmów z listy nie musiałem umieszczać tu na wyrost. Nie miałem problemu z uzupełnieniem 10 pozycji, a w związku z tym, że i tak nie udało mi się obejrzeć wszystkiego, co było tego warte, na przykład ciągle przekładam Rush, a część z zeszłorocznych premier takich jak Nightcrawler czy Boyhood jeszcze przede mną, pewnie byłoby mi wręcz trudno dokonać tutaj selekcji. Pamiętajcie przy okazji, że nie jest to jakaś ogólna lista najlepszych filmów 2014, bo nie mam ambicji robienia czegoś takiego. To jest po prostu moja lista filmów, które mnie z różnych powodów, i zaznaczam to z różnych powodów, w 2014 roku zachwyciły. Co oznacza, że znajdą się tu pozycje skrajnie różne, jeśli chodzi o ton, nastrój, ambicję, gatunek itd. Dlatego nie traktujcie samej kolejności specjalnie serio, bo niekiedy sam miałbym problem z jej uzasadnieniem. Ten ranking to raczej coś w stylu takiej listy rekomendacji. Jeśli coś was z tego ominęło w zeszłym roku, wróćcie i nadróbcie to. A w związku z tym, że ogromną większość tych produkcji już omawiałem albo na kanale, albo na blogu, to możecie też patrzeć na to w dużej mierze jak na taki zbiór opinii z pewnej perspektywy czasu, już na zimno i często po powtórnym obejrzeniu itd. I ostatnia kwestia. Brałem pod uwagę polską premierę filmu, dlatego możecie tu nie zobaczyć filmów, które na przykład wychodzą w Polsce dopiero w bieżącym roku. Z kolei zobaczycie takie, które na przykład miały premierę w USA w 2013 roku, ale dotarły do naszego kraju z opóźnieniem. Aha, używam też angielskich tytułów, tak dla konsekwencji. Okej, formalności za nami, zatem przejdźmy do rzeczy. Miejsce 10. Chodorowski z Dune. Pozycja nietypowa, bo mowa tutaj o dokumencie. Dokumencie na temat filmu i to nie byle jakiego. Mowa tu bowiem o najsłynniejszym i najbardziej wpływowym i inspirującym filmie spośród tych, które nigdy nie powstały. Adaptacja Dune w wykonaniu Alejandro Chodorowskiego to naprawdę fascynujący projekt, który pewnie zmieniłby oblicze kina i nic by już nie było takie samo. Wyobraźcie to sobie, mowa tu o 14-godzinnym filmie z udziałem Orsona Wellesa, Salvadora Daliego, Davida Carradine i Micka Jaggera, z muzyką Pink Floyd, storyboardami od Möbiusa, projektami od Hansa Gigera, efektami specjalnymi od Dana O'Bannona i nawet nie chcę tu wymieniać wszystkich zaangażowanych artystów, bo by nam nie starczyło miejsca. Niestety, choć Chodorowski miał już wszystko zaplanowane i w zasadzie był już gotowy do kręcenia, na przeszkodzie stanęły oczywiście finanse i w związku z tym projekt nigdy nie powstał. Za to kto wie, jak dzisiaj wyglądałyby takie dzieła jak Obcy, Piąty Element, Łowcy Androidów i cała reszta kina science fiction z lat 80., gdyby nie to ambitne przedsięwzięcie. O wszystkim można dowiedzieć się z relacji Chodorowskiego i innych pracujących nad filmem artystów właśnie z dokumentu Chodorowski z Dune, który gorąco, gorąco polecam fanom science fiction, bo to jest tak niesamowita historia, że aż szkoda jej nie znać. Dlatego też należy się 10. miejsce, bo choć sam dokument jest naturalnie świetnie zrealizowany, to treść, jaką przekazuje sama w sobie, jest zdecydowanie godna uwagi. Miejsce 9. Filth. Mamy tu do czynienia z małą wpadką polskiego dystrybutora, który zdecydował się wypuścić film do polskich kin dopiero jakiś rok po światowej premierze. I jestem ciekaw, czy to ze względu na Jamesa McAvoya, który miesiąc wcześniej był gwiazdą X-Men Days of Future Past. Nie mam pojęcia. Ale przynajmniej możemy się pozachwycać grą tego znakomitego szkockiego aktora, bo to on wraz z zaskakującym i przewrotnym scenariuszem stanowi o sile tej produkcji. Nasz profesor Xavier gra tutaj Bruce'a Robertsona, detektywa z Edynburga, który cholernie chciałby dostać awans i nie cofnie się przed niczym, by kosztem swoich kolegów osiągnąć sukces. Mniej więcej też tyle wiedziałem przed seansem, dlatego też spodziewałem się typowej brytyjskiej komedii sensacyjnej, pełnej bluzgów, prochów i przemocy, coś w stylu tych Guya Ritchiego i Naśladowców. I mniej więcej tak się zaczęło. A potem film zabrał mnie na jazdę emocjonalnym rollercoasterem bez trzymanki i zapiętych pasów. W jednej chwili myślisz, że oglądasz czarną komedię, zaraz potem zjeżdżasz w rejony ponurego, dołującego dramatu, by za chwilę znowu dostać coś innego. Mamy tutaj masę takich zwrotów akcji, masę nagłych zmian nastroju, masę zmian tempa, ale jedno pozostaje niezmienne. Gra aktorska Jamesa McAvoya, który potrafi jakimś cudem być jednocześnie i odpychającym, obrzydliwym skurczybykiem, którego nie sposób nie nienawidzić, i ofiarą własnych demonów, której należy współczuć i... Wiecie co, zostawiam to wam do interpretacji. To nie jest zwyczajny film, to nie jest zwykła i prosta narracja i albo się taką huśtawkę nastrojów pokocha, albo się ją znienawidzi po 10 minutach. Ja jestem zachwycony. Miejsce 8. Dallas Buyers Club. I ponownie mamy film, który aktorstwem stoi.
Poza tym to dość standardowa historia o niespecjalnie dobrym człowieku, którego osobista tragedia prowadzi do przemiany i walki o lepszą sprawę, nawet jeśli niekoniecznie zgodnymi z prawem i etyką metodami. Wiecie, People vs. Larry Flint i setka innych filmów. Acz przyznać trzeba, że to dość poprawnie skrojona historia, która faktycznie wciąga, czasami wzrusza i pozwala polubić bohaterów, a przede wszystkim sprawia, że nam na nich zależy. Tyle, że nie udałoby się to tak doskonale, gdyby nie Matthew McConaughey i Jared Leto, czyli para aktorów, za którą nigdy specjalnie nie przepadałem, no ale w tym filmie kupili mnie całkowicie. I nie tylko mnie, biorąc pod uwagę, że obaj panowie otrzymali Oscary za swoje role. Dla McConaughey to w ogóle jest jakiś szalony okres w karierze, gdzie z niespecjalnie poważanego aktorzyny, głównie świecącego mięśnioną klatą w filmach, nagle wskoczył do absolutnej pierwszej ligi, jest powszechnie chwalony, niezależnie czy gra średnio napisaną rolę w filmie Nolana, czy serialu u boku Woody'ego Harrelsona, czy chociażby tylko epizod w Wolf of Wall Street. Dallas Buyers Club jest po prostu znakomity, wiarygodny i realny, jakby nigdy nie było mowy tylko o aktorze wcielającym się w kogoś innego. To niesamowita rola i zasługująca na wszelkie nagrody, jakie tylko można otrzymać. Równie udany jest występ Jareda Leto w roli Ryan, naprawdę interesującej i niejednoznacznej postaci, której wątek jest jednym z może najbardziej dołujących, ale i też angażujących w tym filmie. Generalnie nie nastawiałem się w przypadku Dallas Buyers Club na nic specjalnego, a dostałem film, który mnie niesamowicie urzekł, wciągnął i pozostawił z masą przemyśleń i poczuciem, że warto było poznać tę historię. Miejsce siódme, The Lego Movie. Okej, mała zmiana nastroju. The Lego Movie to szalona, radosna, kolorowa przejażdżka po niesamowitym świecie najpopularniejszych klocków świata. Ten film miał wszystko, by stać się spektakularną klapą. Pomyślcie o tym, film będący historyjką o klockach, służący jako jedna wielka reklama dla zabawkarskiego koncernu, który będzie próbował wcisnąć jak najwięcej swoich produktów do filmu, no bo przecież o to tu właśnie chodzi. Do tego szczerze, czy ktokolwiek chciałby oglądać film będący w istocie taką ciut większą sesją zabawy klockami grupy dzieciaków z trochę zbyt bujną wyobraźnią? Cóż, sprawa wygląda tak, że po seansie mogę powiedzieć, że ja chciałbym i to najlepiej jeszcze raz. Lego Movie jest właśnie taką jedną fantastyczną sesją zabawy nieprawdopodobnymi setami klocków, gdzie zdarzyć się może wszystko. A co najlepsze, całość ubarwia urzekająca oprawa wizualna, która sama w sobie jest przepiękna, przy tym wierna temu, co widzimy w zestawach klocków. Nawet głupie płomyczki ognia wyglądają tak jak trzeba. No i humor. Film jest cholernie zabawny i co istotne, humor jest tutaj bardzo różnorodny, od głupich dowcipów po naprawdę inteligentne żarty. To ogółem jest produkcja naprawdę dla każdego. Modelowy przykład familijnego kina, które trafi i do dorosłych, i do dzieci i wszystkim sprawi ogromną radochę. A, no i Lego Movie jakimś cudem ma najlepszego Batmana w filmie od czasu Keatona. Miejsce szóste, Under the Skin. No dobra, pośmialiśmy się oglądając klocki, czas na coś bardziej artystycznego i hipsterskiego. Under the Skin to dość trudny w odbiorze, oryginalny i specyficzny film, który jednocześnie naprawdę mnie wciągnął. Początkowo głównie swoją dziwną, niepokojącą atmosferą, a po seansie poskładałem sobie klocki do kupy, wymyśliłem interpretację, która wydała mi się wyjątkowo interesująca, a film natychmiastowo wskoczy na listę moich najważniejszych filmowych doświadczeń w tamtym roku. To historia o obcym kosmicie, przyjmującym postać młodej, pięknej kobiety, polującej na mężczyzn, którzy potem są rozkładani tak, że zostaje z nich sama skóra. To jest jednak tylko punkt wyjścia do rozważań na temat tego, czym jest piękno i jak je postrzegamy. To surrealistyczna opowieść, której nie można odbierać dosłownie, bo wówczas nie ma sensu, ale reżyser stara się tymi wszystkimi obrazami powiedzieć coś uniwersalnego. Ogromne znaczenie dla filmu ma jednak świetna gra aktorska Scarlett Johansson, która nie ma tu nawet zbyt dużo dialogu i musi się zdać na samą mimikę czy mowę ciała i jest zdecydowanie jasnym punktem tej produkcji. Podoba mi się też bardzo sama realizacja. Film wygląda bardzo dokumentalnie, wiarygodnie, kameralnie. W kilku scenach nie korzystano nawet z usług aktorów, tylko ludzi z ulicy, dosłownie, filmowanych ukrytą kamerą, żeby wszystko wyglądało naturalnie i wiarygodnie. W efekcie wyszedł film po prostu dający do myślenia, z którego można wyciągnąć wiele, w zależności od waszej wrażliwości. Miejsce piąte, Captain America The Winter Soldier. Drugi Kapitan Ameryka okazał się niespodziewaną rewelacją i dowodem na to, że Marvel Studios nabrało wiatru w żagle i doskonale wie, co chce robić. Mianowicie różnorodne filmy, gdzie superbohaterska kanwa jest tylko punktem wyjścia do sięgania po rozmaite gatunki filmowe.
Po drugim Thorze czy trzecim Iron Manie może jeszcze tego nie było widać, ale Winter Soldier jest pierwszym poważnym krokiem w tym kierunku, biorącym bazową historię ze świata komiksów i zamieniającym ją w całkiem emocjonujący szpiegowski thriller w popcornowej wersji light oczywiście, który nie tylko wreszcie pokazuje Steve'a Rogersa jako superbohatera z krwi i kości, prawdziwą ostoję, z którą się trzeba liczyć, a pamiętajmy, że w komiksach Rogers to legenda nie do ruszenia, a i kompletnie zmienia status quo dla całego Marvel Cinematic Universe. Choć i tak do gustu najbardziej przypadły mi fragmenty, kiedy Steve musi współpracować z Nataszą i tworzy się coś w rodzaju takiej dziwnej buddy cop comedy i szczerze powiedziawszy nie mogę się doczekać na więcej tej dwójki w jakiejś kolejnej produkcji, najlepiej na dokładkę z Falconem, który również wypadł całkiem fajnie. Mówiąc krótko, Winter Soldier to świetna rozrywka, masa kapitalnej akcji, doskonale sportretowani komiksowi superbohaterowie z autentyczną chemią między nimi, a przy tym film nie bojący się zrobić czegoś nowego i ryzykownego w tym gatunku, będący od tej pory wzorem tego, jak powinno się robić podobne adaptacje. Tylko ten wątek z samym tytułowym zimowym żołnierzem wypadł trochę blado, ale hej, jestem w stanie to wybaczyć, bo dzięki temu dostaliśmy jedne z najlepiej nakręconych scen akcji, jakie widziałem w kinie. Miejsce czwarte, Her. Her to cholernie inteligentny film. Taki, który sam sobie jest naprawdę ciekawą i wciągającą oryginalną love story o gorącym uczuciu człowieka i sztucznej inteligencji, zjawiskowo zagraną i cudownie sfilmowaną, a jednocześnie pozwala zadać sobie masę pytań o to, czym jest, jak widzimy miłość, intymność, przywiązanie, samotność itd. Nie uważam, by był to film o tym, jak będą wyglądać związki za ileś tam lat, kiedy będzie można sobie poflirtować z Siri. I love you, Siri. That's nice. Can we get back to work now? Raczej produkcja dająca do myślenia, dlaczego ludzie nie chcą być samotni, albo czego oczekują w związku. Co by nie mówić, reżyserowi udało się skłonić masę ludzi do dyskusji i zupełnie uciec od jakiejś jednoznacznej łatki, że to ten dziwny film, gdzie koleś się zakochuje w systemie operacyjnym. Do tego dochodzi ta piękna estetyka całego filmu, dbałość o szczegóły, no i znakomita gra aktorska, przede wszystkim Joaquina Phoenixa, który był niczym uosobienie samotności w tym filmie. Innymi słowy, zagrało wszystko, co powinno i dostaliśmy piękny, inspirujący i niegłupi film z intrygującym zakończeniem. Nic dodać, nic ująć, a o Her trudno zapomnieć do dziś. Miejsce trzecie, 12 Years a Slave. 12 Years a Slave to naprawdę znakomity i ponownie kapitalnie zagrany film, który mam wrażenie, że przez wielu widzów został oceniony nieco pochopnie i niesprawiedliwie. Co mnie też niespecjalnie dziwi, biorąc pod uwagę ostatnie komentarze kompletnych ignorantów dziwiących się, że w najnowszych Gwiezdnych Wojnach będzie czarnoskóry szturmowiec, albo odmawiających prawa do zagrania Bonda Idrisowi Elbie. Umieszczenie gdziekolwiek czarnoskórego bohatera, a tym bardziej poświęcenie mu filmu, często wiąże się z jakimiś idiotycznymi zarzutami o polityczną poprawność, rozumianą oczywiście kompletnie błędnie. Dlatego też i 12 Years a Slave to dla masy ludzi jeden wielki wyrzut sumienia Białej Ameryki, podczas gdy ten film to tak naprawdę przejmujące studium zniewolenia. Zniewolenia rozumianego w bardzo różny sposób, fizyczny albo mentalny. Zniewolenia od alkoholu, zniewolenia od konwenansów, zniewolenia od własnego sumienia, zniewolenia od własnego braku wiedzy czy perspektyw, no i oczywiście to, co się rzuca na pierwszy rzut oka, czyli zniewolenia czarnoskórego człowieka przez przestępców. To nie jest film, którego celem jest opowiedzenie jakiejś historii, raczej zarysowanie pewnego środowiska, które możemy obserwować oczami wykształconego, inteligentnego człowieka, jakim celowo reżyser uczynił protagonistę, tak byśmy mogli się z nim utożsamiać. To nie jest film o tym, że biali byli źli i bili czarnych. To film odnoszący się do zjawiska, niewartościujący, nie wybielający nikogo ani niczego. Dlatego też jest tak przejmujący, jednak trzeba mu poświęcić trochę uwagi, trzeba sobie nad nim pomyśleć i nie traktować go całkowicie dosłownie, bo wówczas pomija się wszystko to, co w nim najbardziej porusza. Ale i wówczas przynajmniej zostanie wam podziwianie niesamowitych aktorów, którzy zdecydowanie dają z siebie wszystko, niezależnie od tego, czy mają pierwszoplanową rolę, czy pojawiają się tylko na chwilę. 12 Years a Slave to film, do którego wielu widzów, skreślających go za jakąś wyimaginowaną martyrologię, po prostu nie dorosło. Dlatego warto do niej wrócić i spojrzeć pod innym kątem. Miejsce drugie, Grand Budapest Hotel.
Ten film to majstersztyk. Pod każdym względem. Dawno nie widziałem filmu tak dopracowanego w najdrobniejszym szczególe. Wizualnie nie ma sobie równych. Zdjęcia wyglądają tak niesamowicie, że możesz co chwilę robić stop klatkę i screenshoty oprawiać w ramki, wieszać na ścianie. Aktorsko? Miód. Nie dość, że mamy plejadę gwiazd, to jeszcze wszyscy tworzą cudownie barwną mieszankę osobowości na ekranie. Fabularnie? Zero zarzutów. Historia jest zrozumiała i angażująca, no i ma świetne tempo. Do tego dochodzi to trudne do zdefiniowania poczucie nostalgii czy tęsknoty za czasami, których tak naprawdę nigdy nie było. Grand Budapest Hotel to taka wyidealizowana wizja przeszłości, którą tylko Wes Anderson ze swoim reżyserskim kunsztem był w stanie przywołać w taki sposób, że aż chce się zajrzeć do tego świata. Film absolutnie bezbłędny, robiący wrażenie od pierwszej do ostatniej minuty i będący chyba szczytowym osiągnięciem reżysera, najpełniej oddającym jego wizję kina. Nie ma do czego się przyczepić, pozostaje tylko oglądać i się zachwycać. Miejsce pierwsze. Guardians of the Galaxy. Może nie są najlepszym filmem na świecie. Może James Gunn popełnił mniejsze lub większe błędy. Może niektóre rzeczy można było zrobić inaczej albo lepiej i tak dalej. Ale prawda jest taka, że żaden film nie dał mi w zeszłym roku tyle frajdy co ten. Miałem naprawdę ogromne oczekiwania wobec tej produkcji i cholernie miło było się utwierdzić w przekonaniu, że projekt trafił w dobre ręce i James Gunn stworzył prawdziwą perłę. Kino biorące wszystko co najlepsze z adaptacji komiksów, space opera, klasyków kina nowej przygody i wszystkiego co tylko inspirowało reżysera i scenarzystę tego filmu. Do tego ten świetny humor, masa emocji, pięknie sfilmowanych scen, no i przygoda przez duże P. Zresztą o tym filmie mówiłem i pisałem tak dużo, że co ja się tu będę produkował. Doskonale pewnie wiecie jakie jest moje zdanie o Guardiansach i o tym jak przyjemnie się ten film ogląda. Samo to, że udało się z gadającego szopa w CGI zrobić wiarygodną postać, a gadające drzewo potrafi wywołać łzy w oczach widowni na sali, mówi samo za siebie. Guardians of the Galaxy to już nie tyle film, co po prostu fenomen kulturowy i Gwiezdne Wojny, jakich wreszcie się doczekało nasze pokolenie. Już nie musimy zazdrościć trylogii Lucasa naszym rodzicom. I to wszystko, moi drodzy. Sporo filmów jeszcze przede mną, wielu produkcji zwyczajnie nie chciałem oglądać w kinie i pewnie niebawem nadrobię je u siebie w domu, natomiast w rankingu znalazły się po prostu te produkcje, które jakoś na mnie wpłynęły i różnymi sposobami i z różnych powodów mnie poruszyły. Dlatego też chętnie dowiem się, co poruszyło Was. Tymczasem mam nadzieję, że rok 2015 będzie równie dobry albo nawet lepszy pod tym względem, a patrząc na jego początek, chyba ma na to szansę. Dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia.